Witajcie kochani, zbliżamy się do niezwykłego, długo oczekiwanego momentu, którego skala wpływu wykracza daleko poza nasze codzienne życie. 19 listopada o godzinie 21:29 Pluton, planeta najgłębszej transformacji i śmierci starego porządku, wkracza na 20 lat do znaku wodnika. Ten tranzyt niesie ze sobą ogromny potencjał przemiany, który może na nowo zdefiniować świat, w którym żyjemy. Pluton, władca tego, co ukryte głęboko w podświadomości, to co mroczne i nieuświadomione, działa jak katalizator głębokich zmian. Z Plutonem nie ma miejsca na półśrodki ani kompromisy. Działa on na poziomie fundamentalnym, przekształcając to, co przestarzałe, nieprzepracowane i niewidoczne. Jest jak potężny wiatr, który zmiata kurs naszych przekonań, z naszych nawyków i emocji, odsłaniając prawdziwe, surowe ja. Wchodząc do wodnika, Pluton przenosi tę moc transformacji na poziom społeczny, zbiorowy, kolektywny. To nie tylko nasza indywidualna podróż, lecz wspólna, prowadzona w imię wyższego dobra, pływająca na pola morficzne całej ludzkości. Wodnik jest znakiem, który symbolizuje przyszłość, wolność i wyzwolenie z ograniczeń. To znak nauki, innowacji, ale i sprawiedliwości społecznej, współpracy oraz nadziei. Wchodząc do wodnika, Pluton nie tylko przenosi swoje działanie na poziom społeczny, ale wkracza z wizją nowego świata. Wodnik to znak, który pragnie świata, w którym jednostki działają wspólnie, dbając o wzajemny szacunek. Pragnienie wolności wznosi się ponad indywidualne dążenia. Pluton budzi w nas gotowość do zmian, które nie będą łatwe, ale nieuniknione. Gdy Pluton przekracza próg wodnika, nadchodzi fala przemian, która może wywrócić nasze życie do góry nogami. Rządy, ideologie, definicje władzy i kontroli. Wszystko to zostanie w kolejnych latach wystawione na próbę. Pluton odkryje przed nami, jak dalece te struktury służą nam, a gdzie, w jakim momencie nas ograniczają. Ta energia z konieczności destrukcyjna jest również głęboko oczyszczająca. Pozwala budować nowe, lepsze struktury. Pluton w wodniku jest również symbolem przełomu technologicznego, który już teraz przeobraża nasz świat. A co za tym idzie, rodzi również lęk. Czy IT jest w stanie zagrozić naszemu człowieczeństwu? Czy technologia nie grozi naszej tożsamości i wartościom, jakie reprezentujemy jako ludzie? Pluton w wodniku może pomóc nam zrozumieć, gdzie kończy się potencjał maszyn, a zaczyna niezastąpiona strefa ludzkiej wyjątkowości. Sztuczna inteligencja rozwija się w błyskawicznym tempie. Generuje obrazy, komponuje muzykę, pisze poezję i tworzy opowiadania. Algorytmy coraz sprawniej inicjują ludzkie zachowania, a robotyka zbliża się do przejmowania zawodów, które jeszcze niedawno wydawały się zarezerwowane wyłącznie dla człowieka. Obecnie IT analizuje dane i podejmuje decyzje szybciej, niż my kiedykolwiek bylibyśmy w stanie to zrobić, co wzbudza zarówno zachwyt, jak i niepokój. Pamiętajmy, że algorytmy mogą komponować muzykę, ale nie będą w stanie poczuć, czym jest tęsknota, radość czy ukojenie, jakie ona daje. Potrafią tworzyć obrazy, ale nie mają dostępu do inspiracji płynącej z przeżyć, wspomnień i marzeń, które są źródłem sztuki. Nie wspomnę już o dobrym guście. Na czym opiera się zatem to, co nazywamy ludzką wyjątkowością? Przede wszystkim na inteligencji emocjonalnej, która stanowi fundament naszego przeżywania świata. Emocje są nieodłączną częścią naszego myślenia i działania. Wpływają na nasze decyzje, kształtują twórczość i nadają im niepowtarzalny charakter. Tworzymy i doceniamy sztukę nie dlatego, że rozumiemy jej strukturę, ale dlatego, że odczuwamy jej głębie. Jest to rodzaj przeżywania, który właśnie łączy ludzi. Widok krajobrazu może wywołać wzruszenie. Utwór muzyczny potrafi ukoić lub rozbudzić tęsknotę. Tego rodzaju przeżycie jest czymś, co wymyka się logicznemu postrzeganiu. Pozostaje to domeną uczuć, intuicji i subiektywnych wrażeń. W
W kontekście Plutona w wodniku stajemy w obliczu nowych możliwości, ale też wyzwań, które każą nam przemyśleć na nowo naszą relację z technologią właśnie. Pluton to nie tylko transformacja, ale i konfrontacja. Konfrontacja z naszymi lękami, ambicjami i wartościami. Jego energia w wodniku zachęca nas, byśmy zbudowali przyszłość, w której technologia nie przytłacza człowieka, lecz go wspiera. Naszą największą odpowiedzialnością jest wyznaczenie granic, które pozwolą nam korzystać z postępu bez utraty tego, co czyni nas ludźmi. Postęp technologiczny zdecydowanie niesie szansę, ponieważ może usprawnić nasze życie, wzbogacić doświadczenia, a nawet inspirować do twórczych odkryć. Jednak zawsze pozostanie narzędziem, które wymaga intencji, wartości i emocji płynących z ludzkiej duszy. To my nadajemy sens temu, co tworzymy i co przeżywamy. Pluton w wodniku zaprasza nas do poszukiwania harmonii między rozwojem technologicznym a emocjonalną głębią, przypominając, że prawdziwą wartość naszych dzieł, kultury i sztuki określa nie sama umiejętność tworzenia, ale nasza zdolność do odczuwania, przeżywania i nadawania znaczenia. Ostatecznie technologia z Plutonem w wodniku może rozwijać się na niespotykaną dotąd skalę, ale nigdy nie wyprze tych jakości, które są fundamentem ludzkiego istnienia – wrażliwości, poczucia piękna i zdolności do współczucia. Nawet jeśli IT stanie się perfekcyjnie precyzyjna, pozostanie w niej pustka, której nie da się wypełnić algorytmami. Nasza inteligencja emocjonalna, empatia, umiejętność tworzenia i odczuwania piękna są wyjątkowe. W tym tkwi prawdziwa przyszłość. W świadomości, że technologie, choć są świetnym narzędziem, nigdy nie będą nas zastępować jako twórców i strażników kultury i prawdziwych wartości. Pluton w wodniku przypomina, że najważniejsze zmiany zawsze dokonują się najpierw wewnątrz nas. To nasza wrażliwość, intuicja i poczucie odpowiedzialności określą, jak wyglądać będzie nasz świat i jakie znaczenie nadamy technologicznemu postępowi. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok kalendarzowy, pełen możliwości i nieznanych ścieżek. Ten astrologiczny przewodnik księżycowy pomoże Ci w pełni wykorzystać potencjał tych nadchodzących miesięcy, aby prowadzić Cię przez każdy miesiąc wglądem, jak każda kolejna pełnia, każdy kolejny nóg będzie pływał na Twoje życie. Ten kosmiczny drogowskaz pomoże Ci lepiej zrozumieć siebie i świadomie kreować swoje życie. Poznasz najlepsze momenty na manifestację swoich pragnień, jak zaćmienia Słońca i Księżyca w 2025 roku wpłyną na Twoje życie. Znajdziesz tu inspirujące afirmacje, które dostroją Twoje serce do uzdrawiającego rytmu Wszechświata. Medytacje prowadzące w głąb Twojej intuicji oraz praktyki z kamieniami i runami, nadające Twoim intencjom dodatkowej mocy i ochrony. To również idealny prezent dla bliskiej osoby, która pragnie zrozumieć swoje miejsce we Wszechświecie i czerpać z niego wiedzę i wsparcie. To nie tylko księżycowy kalendarz, to Twoje przewodnictwo na 2025 rok. Pluton nie zna kompromisów. Jako Pan Śmierci i Odrodzenia zaprasza nas do przekraczania własnych lęków, barier, blokad. Stare systemy, korporacje, struktury, te, które dążą do kontroli, dominacji, maksymalizacji zysków kosztem ludzi i natury, to wszystko może runąć pod naporem tej transformacyjnej energii. Pluton w wodniku to czas, w którym zaczynamy dostrzegać, że prawdziwe bogactwo kryje się w relacjach opartych na autentyczności, na współpracy. Podczas poprzedniego tranzytu Plutona przez wodnika ponad 240 lat temu widzieliśmy upadek monarchii, narodziny nowych ruchów politycznych, a także rewolucję naukową. Ludzie po raz pierwszy w historii zaczęli domagać się praw i wolności. Teraz czeka nas podobna rewolucja, choć być może w jeszcze bardziej intensywnej formie. Pluton w wodniku wprowadzi transformację sposobu myślenia o wartościach, budząc naszą potrzebę wolności i równości. Jednak musimy pamiętać, że era wodnika nie buduje się sama.
nie bez naszego udziału. Stare musi runąć, aby nowe mogło zaistnieć. I to od wielkich światowych struktur do naszych indywidualnych systemów wartości, jakie sami wyznajemy, każdy z nas z osobna. Co możemy zatem zrobić teraz na tym indywidualnym poziomie? Gdy Pluton zacznie przekształcać nasze życie, każdy z nas stanie przed szansą, by spojrzeć głębiej, skonfrontować się z własnymi ograniczeniami, z lękami, traumami, z tym wszystkim, co odrzucaliśmy, co tłumiliśmy w sobie. To czas ogromnej refleksji, moment na zadanie sobie pytań, jaką wizję świata chcę tworzyć, jak mogę przyczynić się do rozwoju tej nowej, bardziej zrównoważonej rzeczywistości. Pluton w wodniku zachęca nas, byśmy przepracowali stare traumy, uwolnili się od blokad i stali się bardziej świadomi własnej mocy. Era wodnika to nie tylko nowy rozdział, to wezwanie do odkrycia w sobie potencjału tworzenia. Pluton podpowiada, że każda nasza decyzja, każde słowo, każda myśl może być niczym ziarenko zasiane w glebie przyszłości. To my teraz decydujemy, czy z tej transformacyjnej energii powstanie świat oparty na współpracy, tolerancji i miłości. Przed nami wielkie wyzwanie, ale i ogromna szansa. Gdy świat zaczyna się transformować, zaczynamy dostrzegać, że to, co kiedyś uznawaliśmy za niemożliwe, staje się naszą nową rzeczywistością. Kochani, stając u progu tej wyczekiwanej nowej ery, warto byśmy zastanowili się nad tym, czego oczekujemy od tej nadchodzącej rzeczywistości. Era wodnika daje nam możliwość odnalezienia naszej wewnętrznej mocy, prawdziwej wewnętrznej odnowy i zbudowania świata, w którym każda istota może czuć się bezpieczna, spełniona i wolna. Ale czy to stanie się z dnia na dzień? Czy to stanie się samo, przez nas niezauważone? Zdecydowanie nie. Ta podróż, którą teraz zaczynamy z Plutonem w wodniku, to proces, długi proces, proces pełen wyzwań, ale też głębokiej nadziei. Zobaczmy teraz, jak Pluton w wodniku będzie motywował do tej transformacji poszczególne znaki zodiaku. Czyli będzie to prognoza dająca ogólny pogląd na to, jak kolektywnie, uwzględniając Waszą pozycję Słońca, będzie przebiegać wpływ Plutona. A jeśli chcecie pójść o krok dalej, w bardziej zaawansowaną astrologię, możecie sięgnąć po wcześniejszy film, do którego link zamieszczę w opisie, gdzie możecie sprawdzić, jaki zodiakalny dom aktywuje Pluton w Waszych indywidualnych horoskopach. Taką ściągę, jak to zrobić, znajdziecie na mojej stronie internetowej. Link zamieszczę też w opisie tego filmu. Na mojej stronie internetowej możecie również zamówić indywidualną, szczegółową analizę 20-letniego wpływu Plutona konkretnie na Wasz indywidualny horoskop urodzeniowy. Więc możliwości macie wiele. A teraz zobaczmy, co Pluton będzie niósł kolektywnie dla baranów. Barany. Tranzyt Plutona w wodniku przynosi okres, w którym Twoje marzenia i ambicje mogą przejść głęboką przemianę. Pluton utworzy z Twoim znakiem korzystny sekstyl, co oznacza, że jego energia będzie wspierać Cię w sięganiu po to, co nowe i ekscytujące. Wyzwania, które pojawią się na tej drodze, będą Cię motywować do działania i pozwolą odkryć Twoją wewnętrzną siłę. Pluton w sekstylu otwiera nowe ścieżki, pomagając Ci zrozumieć, kim naprawdę jesteś i jakie są Twoje głębokie pragnienia. Twoja potrzeba działania na rzecz wspólnoty, jakichś organizacji, które wspierają ważne dla Ciebie cele, może Cię wzmacniać. Możesz poczuć, że pragniesz wnosić do świata coś więcej niż tylko osobisty sukces. Sekstyl Plutona wspiera inicjatywy, które nie tylko przynoszą zyski, ale również pozytywnie wpływają na innych. Być może zaangażujesz się w działalność społeczną w kolejnych latach, gdzie będziesz mogła w pełni wykorzystać swoje energie i pasje do przekształcenia rzeczywistości. Twoje życie towarzyskie również może przejść sporą transformację. Pluton w wodniku sprzyja głębszym, bardziej szczerym połączeniom, które zainspirują Cię do zmian. Możliwe, że osoby, które spotkasz właśnie w najbliższych latach,
odegrają ważną rolę w Twojej podróży rozwoju osobistego. Wyrośnie Twoja potrzeba otaczania się ludźmi, którzy podzielają Twoje ambicje, Twoje pasje. To czas, kiedy przyciągniesz osoby, które potrafią zainspirować Cię przede wszystkim do czegoś dobrego. Sekstyl Plutona sprawi, że Twoje plany zawodowe nabiorą również tempa. Możesz odkryć w sobie nowe talenty lub pasje, które do tej pory pozostawały ukryte. To również doskonały czas na wprowadzenie innowacji w Twoim biznesie lub rozwijanie umiejętności, które uczynią Cię bardziej konkurencyjnym. Pluton będzie Cię motywować do rozwoju i podejmowania decyzji, które przyniosą długotrwałe efekty. Możesz odczuć silną potrzebę wyróżniania się i osiągnięcia czegoś, co wykracza poza to, co konwencjonalne. Warto jednak pamiętać, że sekstyl Plutona wymaga pewnego poziomu introspekcji. Pluton nie działa powierzchownie. Będzie Cię zmuszał do spojrzenia w głąb siebie i zastanowienia się, co kieruje Twoim działaniem. Może przyjść czas, gdy konieczne będzie pożegnanie się z przestarzałymi już przekonaniami lub lękami, które blokują Twój rozwój. Pluton w wodniku daje Ci szansę, abyś stała się bardziej autentyczna, bardziej sobą, kimś gotowym na podejmowanie nowych wyzwań z odwagą i zaangażowaniem. Sekstyl ten będzie również wsparciem dla Twojej wytrwałości. Pluton w wodniku może wzmocnić Twoje naturalne cechy przywódcze, pomagając Ci stać się inspiracją dla innych, autorytetem. Pod jego wpływem możesz nie tylko osiągnąć swoje cele, ale również przyczynić się do zmiany, które będą miały pozytywny wpływ na całe Twoje otoczenie. To czas, aby działać z pasją i determinacją, nie tylko dla siebie, ale również, a może i przede wszystkim, dla innych. Byki, dla Was Pluton w wodniku zapowiada czas intensywnych przemian. Przemian zawodowych, ale też tych głębokich refleksji nad własnymi wartościami życia, które wyznajecie, nad ambicjami. Pluton w wodniku utworzy kwadraturę do Twojego znaku, co wskazuje na wyzwania, które mogą być czasami wymagające, lecz jednocześnie prowadzące do odkrycia nowych pokładów wewnętrznej siły. Kwadratura Plutona to czas konfrontacji. Kiedy to, co dotąd było wygodne lub przewidywalne, może zostać wywrócone do góry nogami. Jeśli dotychczas dążyłeś do bezpieczeństwa i stabilności, teraz poczujesz impuls, potężny impuls, aby zmierzyć się z nieznanym i pozwolić sobie na rozwój. W tych aspektach, gdzie nie było miejsca na elastyczność wcześniej. Pluton wymaga od Ciebie pełnej uczciwości wobec siebie przede wszystkim. Być może praca lub działalność zawodowa, którą dotąd wykonywałaś, przestaje Cię satysfakcjonować. To dobry zatem czas na przeanalizowanie swoich priorytetów i zastanowienie się, czy na pewno podążasz właściwą ścieżką. Pluton zmusza Cię do zadania sobie pytania, czy to, co robisz, naprawdę Cię spełnia, czy tylko zapewnia materialne bezpieczeństwo, bo to dwie różne rzeczy. Kwadratura ta może wywołać napięcia w pracy, konfrontując Cię z autorytetami, z Twoimi wierzeniami lub strukturami, które dotąd uważałeś za niezachwiane. W życiu zawodowym mogą pojawić się jakieś trudności, które będą wymagać od Ciebie większej wytrwałości i zdolności adaptacyjnych, elastyczności, z którą na co dzień możesz mieć problemy. Twoja kariera, cele oraz podejście do zarządzania własnym czasem, zasobami mogą przejść też istotne zmiany w najbliższych latach. Pluton w kwadraturze sugeruje, że będziesz musiał pożegnać się z czymś, co już nie działa, aby zrobić miejsce na to, co bardziej autentyczne i rzeczywiście dla Ciebie ważne i istotne dla Twojego rozwoju. Twoje podejście do odpowiedzialności i władzy również może zostać przetestowane. Jeśli pełnisz funkcje kierownicze, może pojawić się konieczność zweryfikowania swoich działań i zmierzenia się z konsekwencjami wcześniejszych decyzji. Pluton uczy,
że prawdziwa moc opiera się na autentyczności i na etyce, a nie na sile i kontroli. Pod wpływem tego tranzytu zyskasz szansę na przekształcenie swojego podejścia do władzy. Staniesz się bardziej świadomym i odpowiedzialnym liderem. Kwadratura Plutona może również wymagać od Ciebie spojrzenia w głąb siebie i zmierzenia się z ukrytymi lękami, dotyczącymi przede wszystkim poczucia własnej wartości. Może to być czas, gdy zyskasz głębsze zrozumienie swoich potrzeb emocjonalnych, a także zaczniesz budować poczucie wartości, które oparte jest na prawdziwych przekonaniach, a nie tylko na zewnętrznych osiągnięciach. Choć kwadratura ta może być intensywna czasami, przynosi szansę na przeobrażenie i odkrycie potężnej wewnętrznej siły. Warto zatem podjąć wyzwania i odważnie stawiać czoła trudnościom. Pluton w wodniku wprowadza zmiany, które choć trudne, pomogą Ci stać się bardziej autentycznym i świadomym siebie bykiem, gotowym na przyjęcie nowego etapu w swoim życiu. Bliźnięta. Dla Was Pluton w wodniku otworzy szerokie perspektywy rozwoju intelektualnego, ale też duchowego i społecznego. Pluton w wodniku tworzy trygon do Twojego znaku, co oznacza, że jego energia będzie wspierać Cię w Twojej potrzebie odkrywania nowych idei, zgłębienia wiedzy, głębszych relacji z otaczającym Cię światem. To okres, w którym możesz poczuć, że chcesz przekroczyć granice tego, co dotąd było dla Ciebie znane i bezpieczne, aby zgłębić nowe horyzonty. Pluton w Trygonie otwiera przed Tobą możliwość głębszego zrozumienia siebie, ale też całego świata. Możesz poczuć potrzebę zbadania swoich dotychczasowych przekonań, wartości oraz całej filozofii życiowej. To doskonały czas, aby skupić się na rozwoju osobistym i intelektualnym. Będziesz bardziej otwarta na zgłębianie duchowych lub filozoficznych aspektów życia, a także gotowa, by sięgnąć po tematy, które dotąd mogły wydawać się zbyt skomplikowane lub wręcz abstrakcyjne. Trygon ten sprzyja zbudowaniu wiedzy i mądrości, która będzie miała wpływ na Twoje życie przez wiele, wiele lat. Wspierający trygon Plutona przynosi też nowe możliwości zawodowe i osobiste, które wymagają głębszego zaangażowania i gotowości do podjęcia wyzwań. Możesz poczuć inspirację do dzielenia się swoją wiedzą z innymi, na przykład poprzez nauczanie, pisanie czy jakieś publiczne wystąpienia. Twój wpływ na otoczenie może wzrosnąć, a Twoje słowa mogą mieć moc, która zainspiruje innych do zmiany. Twoje życie towarzyskie również może przejść transformację w najbliższych latach, ponieważ Pluton sprzyja głębokim, trwałym więzom opartym na wzajemnym szacunku, ale też zrozumieniu. Możesz spotkać osoby, które podzielają Twoje zainteresowania, Twoją pasję, co pozwoli Ci nawiązać inspirujące relacje oparte na wspólnych celach i wartościach. Twoje interakcje z innymi staną się bardziej autentyczne, bardziej szczere, a Twoje relacje z przyjaciółmi mogą się zdecydowanie pogłębić w następnych latach. Jednak Pluton, nawet w Trygonie, wymaga introspekcji i odwagi do konfrontacji z własnymi lękami, z własnymi ograniczeniami i tego na pewno Tobie nie oszczędzi. To czas, aby pozbyć się wszystkiego, co Cię ogranicza i pozwolić sobie na głębszy rozwój. Trygon Plutona sprzyja również pracy nad zrozumieniem swojego potencjału oraz nad odkryciem, w jaki sposób możesz wpływać na świat wokół siebie. Raki. Mogą pojawić się napięcia związane z finansami, dziedziczeniem, długami, kredytami lub zobowiązaniami wobec innych osób. To czas, w którym będziesz zmuszona przyjrzeć się swoim lękom i nawykom związanym właśnie z poczuciem bezpieczeństwa. Co sprawia, że czujesz się bezpiecznie? Czy finanse? Czy Twój wewnętrzny fundament? To wszystko, aby lepiej zrozumieć, jakie mechanizmy kierują Twoim podejściem do życia emocjonalnego, do związków, do relacji, do prawdziwie bliskich relacji. Jakie mają one powiązania z kwestiami materialnymi w Twoim życiu?
Pluton jest planetą przekształcenia do głębokiej wewnętrznej pracy. Możesz odkryć, że niektóre Twoje przekonania, które dotąd wydawały się niezachwiane, teraz wymagają wręcz gruntownej i to szybkiej zmiany. Przykładowo, jeśli dotąd unikałaś konfrontacji z trudnymi emocjami, z traumami, coś co od lat zakopywane jest pod ten przysłowiowy dywan, Pluton stworzy sytuacje, zdecydowanie jakieś okazje, które pozwolą Ci zmierzyć się z tym, czy tego będziesz chciała, czy nie. Możesz poczuć, że przychodzi czas na uzdrowienie starych ran, tych trudnych traum, które gdzieś tam cały czas są odłożone, oraz też uwolnienia się od tego ciężkiego bagażu emocjonalnego, który cały czas jednak działa w tle i Cię ogranicza. Oczywiście nie jest to praca na jeden dzień czy tydzień, to może być kwestia lat, ale również oczywiście może być to intensywna i szybka praca. To wszystko zależy od naszego zaangażowania i sposobu, w jaki chcemy podejść do tych wyzwań. Również kwestie kontroli staną się bardzo ważne, wręcz kluczowe. Pluton zachęca do głębszego zrozumienia, gdzie w relacjach Twoje potrzeby są spełnione, a gdzie z kolei mogą być manipulowane lub zależne od cudzych oczekiwań. Ten czas może być okazją do odbudowy własnej niezależności i nauczenia się, jak nie polegać na innych w kwestiach poczucia bezpieczeństwa. To świetna okazja, by przemyśleć, co naprawdę daje Ci poczucie spełnienia i takiej prawdziwej stabilności, zarówno na poziomie materialnym, jak i tym głębokim emocjonalnym. Pluton zachęca Cię także do pracy nad granicami i przejrzystością we wzajemnych zależnościach. Możesz zacząć dostrzegać, że niektóre relacje lub zobowiązania, które się zaangażowałaś w przeszłości, już Ci zdecydowanie nie służą, wręcz ciążą. Ten tranzyt może być czasem głębokiego oczyszczenia, uzdrowienia, które pozwolą Ci zbudować nowe, mocniejsze fundamenty. To czas, aby spojrzeć na swoje życie z dystansu i przeanalizować, co w nim warto zachować, a co może wymagać radykalnej i szybkiej zmiany. Lwy, Pluton w wodniku wprowadza dla Was okres konfrontacji i głębokich zmian w dziedzinie relacji partnerskich i osobistych. Jako że Pluton znajduje się w opozycji do Waszego znaku i będzie znajdował się przez kolejne 20 lat, jego wpływ będzie wyjątkowo intensywny, wymagając od Was przewartościowania swoich związków oraz przekształcenia sposobu, w jaki podchodzicie do miłości, współpracy i partnerstwa. Ta opozycja wprowadzi do Twojego życia wyzwania, które będą wymagały dostosowania się do zupełnie nowych warunków, ale również będzie stymulować osobisty rozwój, kreatywność w Twoim życiu. Opozycja Plutona oznacza, że będzie trzeba zmierzyć się z energią, która rzuci Ci wyzwania, wyzwania Twojej potrzeby kontroli i dominacji. Może to być czas, kiedy nawiązywane przez Ciebie związki zmienią się w sposób, który wydobędzie na powierzchnię Twoje najgłębsze emocje, lęki i niepewność. Pluton w opozycji pyta, czy naprawdę jesteś gotowa na partnerską równowagę? Czy Twoje związki opierają się na autentyczności, czy może nadal na potrzebie kontroli? Pluton w wodniku może przyciągać do Twojego życia osoby, które odegrają rolę katalizatora Twojej transformacji. Mogą to być relacje, które wydobędą z Ciebie to, co najgłębiej skrywane, zarówno wiele pozytywnych cech, jak i te, z którymi dotąd unikałaś konfrontacji. Opozycja Plutona to intensywna energia, więc konieczne będzie otwarcie się na rozmowy o uczuciach, potrzebach i oczekiwaniach. Twój rozwój osobisty może przechodzić na wyższy poziom, jeśli odważysz się na prawdziwy dialog z tymi, którzy są dla Ciebie bliscy, z partnerem, który nie boi się głębi emocji i prawdy, ale również z dziećmi, jeżeli je posiadasz. Pluton przede wszystkim jest planetą transformacji, co oznacza, że Twoje dotychczasowe podejście do różnego rodzaju relacji może nie wystarczyć. Możesz poczuć, że potrzebujesz czegoś więcej niż tylko intensywnych doznań lub romantycznych gestów.
Może zapragniesz głębszego związku opartego na zaufaniu i prawdziwej bliskości. Jednak aby to osiągnąć, będzie trzeba wyzbyć się starych schematów oraz lęków związanych z odrzuceniem i uzależnieniem od cudzej akceptacji. Pluton w opozycji skłania Cię także do refleksji nad swoimi potrzebami i emocjonalnymi granicami. Może to być czas wyzwań, w którym zyskasz nowe spojrzenie na to, jak wyrażać siebie, swoje prawdziwe potrzeby, w sposób, który z drugiej strony też nie przytłacza innych. Twój rozwój osobisty będzie wymagać odwagi i gotowości na głęboką transformację, która dotknie wszystkich aspektów tego, co dla Ciebie naprawdę ważne. Podczas tego tranzytu Plutona w wodniku możesz odkryć, że Twoje podejście do miłości, bliskości przechodzi wręcz radykalną metamorfozę. Pluton, choć wymagający, może pomóc Ci zbudować związek oparty na autentycznym zrozumieniu siebie, ale też i partnera. Więc to będzie czas, aby wejść w nowy poziom relacji lub przekształcić dotychczasowe w sposób bardziej dojrzały i świadomy. Panna. Dla Ciebie, Panno, Pluton w wodniku będzie miał głęboki wpływ na sferę Twojego zdrowia, codziennej rutyny oraz Twojej pracy. Pluton wkracza teraz w obszar Twojego życia, w którym dominują nawyki i obowiązki, co zapowiada okres przekształceń dotyczących zarówno Twojego ciała, jak i umysłu. Pluton w wodniku przyniesie energię transformacji oczywiście, która dotknie sposobu, w jaki dbasz o siebie, w jaki postrzegasz siebie. Dbasz o swoje zdrowie, organizujesz swój czas, życie, podchodzisz do obowiązków zawodowych. Jakie budujesz relacje w pracy. Pod wpływem Plutona możesz poczuć potrzebę przeanalizowania swojej codziennej rutyny. Czy Twoje nawyki służą Twojemu zdrowiu? Czy jedynie są wygodą? Pluton wzywa Cię do konfrontacji z tym, co nie służy Twojemu ciału i psychice, oferując okazję do wyeliminowania tego, co Cię ogranicza, co Cię nie wspiera. Może to być czas, kiedy zmienisz swoje podejście do zdrowia, wprowadzisz jakąś zdrową rutynę, dietę, jakieś nowe nawyki, które lepiej będą odpowiadały na Twoje potrzeby. Pluton będzie również skłaniał Cię do przemyślenia swojej sytuacji zawodowej. Możesz odkryć, że potrzebujesz głębszego zaangażowania w pracy lub zadań, które mają większe znaczenie, ponieważ Twoja praca, aby była nadal satysfakcjonująca, musi przynosić Ci przede wszystkim poczucie misji i sensu z takim Plutonem. Więc wejście Plutona do wodnika to może być moment, w którym zdecydujesz się na zmiany zawodowe lub podejmiesz decyzję o rozwijaniu umiejętności, które pozwolą Ci wyróżnić się, ale też wpływać na innych. Pluton przynosi głęboką motywację do pracy nad sobą i podejmowania zadań, które pozwalają na rozwój. W sferze zdrowia z kolei Pluton będzie dość wymagający. Będzie wzywał Cię do rozpoznania i uwolnienia ukrytych stresów i lęków. Może okazać się, że niektóre fizyczne dolegliwości mają swoje źródło w emocjonalnym obciążeniu lub negatywnych schematach myślenia. Taki Pluton w wodniku to czas głębokiej introspekcji, która pozwala na uzdrowienie tego, co ukryte w podświadomości, ale co ma również konsekwencje w naszym ciele fizycznym. Ten Pluton będzie zmuszał Cię do refleksji nad tym, ile czasu poświęcasz na odpoczynek, a ile na pracę, na obowiązki. Taki Pluton może przynieść coś w rodzaju wypalenia zawodowego, więc warto zadbać o siebie. Twoje zdrowie fizyczne i emocjonalne z takim Plutonem wymaga równowagi. Pluton uczy, jak docenić własne potrzeby i szanować swoje granice. Więc lepiej zrobić to szybciej i nie szukać potrzeby, aby Pluton w tym Wam pomagał, bo wtedy może być dość bezwzględny. Wagi. Pluton w wodniku tworzy dla Ciebie, Wago, inspirujący i wspierający trygon, który przynosi Ci możliwość głębokiej transformacji w sferze kreatywności, relacji romantycznych oraz wyrażania siebie w tych kolejnych latach. To będzie czas, aby z odwagą odnaleźć i pokazać światu swoje prawdziwe ja, odkryć nowe talenty, realizować pasje, które dotąd mogły wydawać się nierealne lub zbyt odważne.
Trygon Plutona przynosi inspirację, aby działać w zgodzie ze swoimi wewnętrznymi potrzebami i być autentycznym. Pluton w wodniku wpłynie na Twoją potrzebę ekspresji i kreatywności i możesz poczuć silne pragnienie tworzenia już teraz, kiedy znowu Pluton dotknie wodnika, ale także chęć, by Twoje projekty miały jeszcze głębsze znaczenie. To doskonały czas na rozwijanie pasji, które pozwolą Ci na realizację tych osobistych ambicji, ale również przyniosą inspirację innym. Pluton, planeta głębokiej transformacji, w trygonie do Twojego znaku, sprzyja projektom, które przede wszystkim angażują Twoje serce i duszę. Dlatego możesz teraz skupić się na działaniach, które budzą emocje i pasje, zarówno w Tobie, jak i u innych. Ten trygon Plutona przyniesie także intensyfikację w Twoim życiu romantycznym, więc relacje mogą się pogłębić i nabrać nowych wymiarów. Pluton zachęca do wchodzenia w bliskie więzi, które mają prawdziwy sens i są oparte na wzajemnym zrozumieniu. To dobry moment na przełamanie dawnych schematów i stworzenie związku opartego na szczerości oraz zaufaniu. Pluton może przyciągnąć do Twojego życia osoby, które pomogą Ci dostrzec Twoje własne potencjały i zainspirować Cię do rozwoju osobistego. Ten trygon sprzyja również zgłębieniu tematów związanych z Twoją duchowością oraz pracą nad wewnętrzną harmonią. Możesz poczuć, że Twoje podejście do miłości, twórczości oraz relacji będą zmieniać się. Pluton wspiera Twoją gotowość do zrozumienia głębszych aspektów siebie i Twojego miejsca w świecie. Wraz z jego wpływem przyjdzie czas, aby uwalniać się stopniowo od dawnych blokad i przekonań, które nie pozwalają Ci do tej pory w pełni wyrażać swojej unikalnej osobowości. Waga z natury skoncentrowana na harmonii i pięknie może zauważyć wraz z Plutonem w wodniku, że harmonia nie zawsze musi oznaczać unikanie konfliktów czy kompromisy. Pluton uczy, że prawdziwa równowaga polega na umiejętności stawiania granic, wyrażania swoich potrzeb i życia w zgodzie ze sobą. W tym czasie będziesz pracować nad tym, by spojrzeć na swoje życie z nowej perspektywy i odważyć się na zmiany, które wcześniej mogły wydawać się zbyt ryzykowne. Ten trygon Plutona jest wyjątkową zatem okazją do zbudowania życia bardziej autentycznego i pełnego pasji. To będzie czas, aby zyskać wewnętrzną moc do realizacji swoich marzeń oraz do stworzenia relacji, które wzmocnią Cię i zainspirują. Pluton będzie sprzyjał każdemu aspektowi, w którym będziesz bardziej autentyczna, kreatywna i pełna życia. Pozwól sobie na pełną ekspresję swoich pragnień i odkrywania tego, co przynosi Ci największą radość i spełnienie, a Pluton będzie Twoim wsparciem. Skorpion. Dla Ciebie Pluton w wodniku przyniesie intensywną i wymagającą kwadraturę, która dotknie najgłębsze sfery Twojego życia osobistego, rodzinnego oraz emocjonalnego. Pluton w kwadraturze zapowiada okres konfrontacji z wewnętrznymi i zewnętrznymi wyzwaniami, które mogą wstrząsnąć Twoimi fundamentami i zmusić do gruntownego przeanalizowania swoich wartości, ale również skupienie się na przeszłości oraz na relacjach rodzinnych. Ten tranzyt jest wymagający, ale jednocześnie niezwykle transformujący, oferując szansę na głębokie przekształcenie i uzdrowienie dawnych ran i obciążeń. W kwadraturze Plutona Twoje relacje rodzinne i domowe mogą zostać wystawione na próbę. Możliwe, że pojawią się napięcia lub konieczność konfrontacji z tematami, które były dotąd unikane. Pluton zmusi Cię do spojrzenia prawdzie w oczy i zajęcia się kwestiami, które do tej pory pozostawały zamiecione pod dywan. To czas, aby stanąć w obronie swoich prawdziwych wartości i zrozumieć, co z tego, co zostało przekazane Tobie przez Twoją rodzinę, nadal jest dla Ciebie ważne. Możesz poczuć potrzebę uwolnienia się od tych starych i niezdrowych schematów rodzinnych, aby stworzyć życie, które jest zgodne z Twoimi własnymi przekonaniami. Pluton w wodniku skłania Cię również do głębokiego zrozumienia swoich własnych potrzeb emocjonalnych. To czas na skonfrontowanie się z lękami, które dotąd w pewien sposób Cię mogły ograniczać, oraz na uzdrowienie starych
ran, traum, które mogą mieć swoje źródło właśnie w dzieciństwie lub trudnych doświadczeniach z przeszłości. Kwadratura Plutona będzie wymagać od Ciebie, abyś odważyła się, abyś się odważył na podróż do swojej podświadomości, aby uwolnić się od dawnych traum i odnaleźć wewnętrzną równowagę. Pluton wpłynie także na Twoje podejście do kontroli i władzy, przede wszystkim w tych relacjach rodzinnych. Może to być czas, kiedy przestaniesz walczyć o to, aby wszystko było idealnie zgodnie z Twoimi oczekiwaniami i zaczniesz bardziej ufać procesowi życia. I te kolejne lata właśnie na to będą przeznaczone. Ponieważ Pluton uczy, że prawdziwa siła tkwi w umiejętności akceptacji i gotowości do zmiany. Twoja wewnętrzna siła zatem zostanie przetestowana w tych najbliższych latach, ale wyjdziesz z tego silniejszy niż kiedykolwiek. Pluton w wodniku oferuje Ci szansę na odbudowę wewnętrznych fundamentów na bardziej stabilnych i autentycznych podstawach. I choć kwadratura może przynieść trudne momenty i zapewne tak będzie, jest również niepowtarzalną okazją do ostatecznego uwolnienia się od ciężaru z przeszłości. Pod jej wpływem odkryjesz nową, silniejszą wersję siebie, gotową na realizację swoich prawdziwych pragnień i stworzenia życia pełnego głębokiego znaczenia i harmonii. Strzelec. Dla Ciebie tranzyt Plutona w wodniku przynosi korzystny sekstyl, który sprzyja rozwojowi intelektualnemu, duchowemu oraz zmianom w podejściu do komunikacji, ale też codziennych interakcji. Ten wpływ wspiera Cię w poszukiwaniu nowych ścieżek, poszukiwaniu horyzontów i odkrywaniu głębszego sensu zarówno w nauce, jak i w takich codziennych kontaktach z ludźmi. Sekstyl Plutona w wodniku przyniesie Ci energię do transformacji oraz odkrywania nowych dróg, realizacji swoich marzeń i długofalowych celów. Na poziomie intelektualnym i duchowym Pluton w wodniku inspiruje do zgłębienia wiedzy. Wiedzy, która dotyka tematów bardziej ezoterycznych, psychologicznych, filozoficznych. Możesz poczuć silniejszą potrzebę zrozumienia tych głębszych mechanizmów rządzących światem oraz naturą człowieka. Ten tranzyt to świetny moment, by zacząć na przykład nowe studia, zgłębić filozofię, psychologię, odkrywać nowe systemy wierzeń lub rozważyć rozwijanie swoich talentów idących z przestrzeni duchowej. Pluton w wodniku poszerza Twoje intelektualne horyzonty, co sprawi, że Twoje podejście do życia może stać się bardziej dojrzałe i zrównoważone. Sekstyl Plutona w wodniku wspiera również Twoje umiejętności komunikacyjne. Możesz poczuć, że Twoje słowa mają teraz większą siłę oddziaływania, a Twoje przesłania zyskują na głębi i autentyczności. Pluton inspiruje Cię do bycia bardziej szczerym i bezpośrednim w komunikacji, co może pomóc w nawiązywaniu takich głębszych i bardziej satysfakcjonujących relacji. Możesz także odkryć w sobie talent do przekazywania wiedzy innym, co sprawi, że poczujesz się bardziej połączona z ludźmi o podobnych wartościach i zainteresowaniach. Pluton w wodniku może również wzmocnić Twoją potrzebę działania na rzecz jakiegoś wspólnego dobra. Może to być czas, kiedy zaangażujesz się w jakieś projekty albo w grupy, które będą zgodne z Twoimi ideami. Możesz poczuć większą odpowiedzialność za rozwój społeczności lub grup, które są wokół Ciebie, do których należysz, co skłoni Cię do działań wspierających edukację, rozwój świadomości i różnego rodzaju inne pozytywne zmiany w Twoim życiu. Strzelec jako znak poszukujący prawdy z takim tranzytem Plutona będzie miał wiele szans dzielić się swoją wiedzą i inspirować innych do rozwoju. Taki sekstyl Plutona będzie również szansą na głębszą refleksję nad Twoimi codziennymi zadaniami, nad Twoimi przekonaniami, wartościami. To doskonały czas, by pomyśleć, co tak naprawdę daje Ci radość i inspirację do działania. Możesz odkryć, że niektóre dotychczasowe cele lub priorytety tracą nagle na znaczeniu, a na ich miejsce pojawiają się nowe, które są zgodne z Twoim autentycznym pragnieniem i wewnętrzną prawdą.
Pluton będzie zachęcał Cię do tworzenia wielkich planów na przyszłość. Planów, które przyniosą Ci korzyści, ale również całemu Twojemu otoczeniu. Podczas tego tranzytu możesz również bardziej interesować się kwestiami związanymi z samodoskonaleniem i poszukiwaniem wręcz sensu życia. Ten czas może być dla Ciebie przełomowy, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się na rozwijanie nowych umiejętności, które pomogą Ci w lepszym zrozumieniu siebie i świata. Pluton w wodniku stawia Cię w roli lidera, nauczyciela, przewodnika, inspirując innych do przeobrażeń na głębszym poziomie. Z tym sekstylem Plutona możesz śmiało kroczyć nową drogą, która przyniesie Ci trwałe zmiany i nowe możliwości rozwoju. Koziorożec. Dla Ciebie, koziorożcu, tranzyt Plutona w wodniku przynosi głęboką transformację w sferze Twoich finansów, poczucia własnej wartości oraz stabilności materialnej. Pluton w wodniku będzie przechodził przez Twój obszar zasobów, co może oznaczać konieczność przeanalizowania sposobu, w jaki zarządzasz swoim majątkiem, a także tego, co uważasz za prawdziwe źródło bezpieczeństwa w swoim życiu. To czas, w którym Twoje podejście do pieniędzy, własnych zasobów oraz stabilności finansowej może przejść gruntowne zmiany. Pluton w wodniku wpłynie na Twój sposób zarządzania finansami, inspirując Cię do głębokiego przemyślenia i zredefiniowania wartości życia, jakie wyznajesz. Możesz poczuć potrzebę zredukowania swoich wydatków na przykład lub zainwestowania w projekty, które mają jakieś głębsze znaczenie. Tranzyt ten skłoni Cię również do zwrócenia uwagi na swoje podejście do sposobów oszczędzania, inwestowania oraz podejmowania jakichkolwiek decyzji finansowych. Pluton wymaga, abyś spojrzał na swoje finanse z szerszej perspektywy, oceniając, co w Twoim życiu naprawdę przynosi Ci stabilność i poczucie bezpieczeństwa. Pod wpływem Plutona w wodniku Twoje podejście do poczucia własnej wartości również może ulec znacznej zmianie. Pluton przynosi konieczność zrozumienia, że Twoja wartość nie jest mierzona wyłącznie przez sukces materialny albo sukces zawodowy. Tranzyt ten zachęci Cię do budowania Twojej pewności siebie na podstawie wewnętrznej siły i zdolności do adaptacji, a nie tylko na podstawie zasobów, którymi dysponujesz. Pluton w wodniku również zachęci Cię do przeanalizowania swoich relacji w kontekście wymiany wartości. Możliwe, że staniesz przed wyzwaniem ustalenia, czy Twoje związki opierają się na wzajemnym szacunku i wsparciu. Może to być czas, w którym zrezygnujesz z tych relacji, które czujesz jako obciążenie lub które nie przynoszą Ci korzyści na poziomie emocjonalnym. Pluton będzie zmuszał Cię do wprowadzenia równowagi w obszarze wymiany zasobów i budowania bardziej świadomych i odpowiedzialnych relacji. Twoje życie zawodowe może także przekształcić ta transformująca energia. Pluton w wodniku wspiera działania, które są zgodne z Twoimi wewnętrznymi wartościami, a jego wpływ pomoże Ci zbudować solidne fundamenty, które będą trwałe na długie lata. Tranzyt ten pozwoli Ci skoncentrować się na projektach i przedsięwzięciach, które dają Ci poczucie głębokiej satysfakcji, ale też sensu, dzięki czemu poczujesz większą harmonię między swoim życiem zawodowym a osobistym. Choć tranzyt Plutona może przynieść wyzwania i zapewne jakieś będą, oferuje Ci również szansę na zbudowanie bardziej autentycznego podejścia do stabilności finansowej, ale też tej emocjonalnej. To czas, by stworzyć życie, które odzwierciedla Twoje prawdziwe wartości i pozwoli Ci czerpać satysfakcję z wewnętrznego poczucia prawdziwego bezpieczeństwa. Wodniki. Dla Ciebie, wodniku, Pluton przechodzący przez Twój znak będzie szczególnie znaczący, gdyż to właśnie Ty doświadczysz tej transformacji w najbardziej osobisty sposób. Pluton w Twoim znaku zapowiada intensywny okres przemian tożsamości, gdyż będzie wzywał Cię do zbadania, kim naprawdę jesteś i jak pragniesz manifestować swoją unikalność w świecie. To czas, w którym Twoje dotychczasowe wyobrażenie o sobie mogą ulec zmianie, a Twoja rola w społeczeństwie może zostać zdefiniowana na nowo.
Pluton w Twoim znaku wzmacnia Twoją potrzebę autentyczności i niezależności. Możesz poczuć się zmuszony w pewien sposób do zerwania z rolami lub przekonaniami, które dotąd Cię ograniczały. Pluton będzie Cię prowadził do odkrycia głębszych pokładów wewnętrznej siły i uczyni Cię bardziej świadomym swojej tożsamości. Może to być czas, kiedy zdecydujesz się na odważne zmiany w swoim wyglądzie, stylu życia lub sposobie wyrażania siebie. Twoje działania będą teraz bardziej autentyczne i pełne pasji. Pod wpływem Plutona możesz również zacząć przyciągać ludzi, którzy będą widzieć w Tobie lidera i inspiratora. Twoje idee i wizje na przyszłość staną się silniejsze i bardziej przekonywujące, co pozwoli Ci na odgrywanie bardziej znaczącej roli w życiu społecznym i zawodowym. Wodnik jako znak wolności i nowoczesności teraz ma szansę, aby przewodzić innym w kierunku zmian, które mogą przynieść korzyści całej społeczności. Jednak Pluton to planeta głębokiej transformacji, co oznacza, że nie wszystkie zmiany będą łatwe. Możesz być zmuszony do konfrontacji z własnymi lękami, obawami, cieniami, traumami, które dotąd mogły pozostać ukryte. To będzie czas, aby uwolnić się od wewnętrznych blokad, które mogą właśnie ograniczać ten Twój intensywny i wspaniały rozwój. Może to zatem być czas, gdy zapragniesz poznać siebie na głębszych poziomach, co pozwoli Ci rozwijać się jako bardziej świadomej istoty. Pluton w Twoim znaku może również wymagać, abyś nauczyła się zarządzania swoją mocą i wpływem w odpowiedzialny sposób. Bycie liderem, wizjonerem czy inspiratorem niesie za sobą konieczność etycznego działania i dbania o dobro wspólne, odpowiedzialności. Więc będzie to czas, aby stać się bardziej odpowiedzialnym. Odpowiedzialnym za swoje decyzje, za swoje słowa i zrozumieć, że Twój wpływ może mieć naprawdę szerokie skutki. Pluton w Twoim znaku przyniesie szansę na niezwykle głębokie przemiany, które uczynią Cię bardziej świadomą i wartościową jednostką. Choć będzie to czas intensywnych zmian, Pluton oferuje Ci możliwość odkrycia nowej, silniejszej wersji siebie i stworzenia życia, które jest zgodne z Twoją wizją i Twoimi potrzebami. Ryby. Dla Was Pluton w wodniku otwiera drzwi do niezwykle głębokiej transformacji duchowej, ale też emocjonalnej i psychologicznej. Ten tranzyt zapowiada czas, w którym będziesz miał okazję zgłębić własne wnętrze i dotrzeć do miejsc, które dotychczas mogły pozostać w ukryciu. Możesz poczuć silniejszą potrzebę introspekcji, medytacji i zgłębienia duchowych ścieżek, które pomogą Ci lepiej zrozumieć swoją wewnętrzną naturę. Pluton w wodniku przynosi czas uzdrowienia dawnych traum, uwikłań karmicznych oraz uwolnienia się od starych schematów myślenia, które mogą Cię cały czas ograniczać. To doskonały moment na głęboką pracę nad sobą, która pomoże Ci wyzbyć się różnego rodzaju toksycznych wzorców oraz zrozumieć, skąd pochodzą Twoje emocjonalne lęki. Tranzyt Plutona może również oznaczać czas konfrontacji z ukrytymi aspektami Twojej osobowości, z różnymi rzeczami, które mogły być tłumione lub nieświadome, ignorowane. Może to być okazja do zmierzenia się z własnym cieniem i zrozumienia, jakie mechanizmy kryją się za Twoimi emocjami, za Twoimi reakcjami emocjonalnymi. W sferze duchowej Pluton w wodniku może przynieść głębokie przebudzenie i zrozumienie, które wykracza poza codzienną rzeczywistość. Możesz zacząć odczuwać silniejsze połączenie z intuicją. Ten czas sprzyja rozwijaniu praktyk medytacyjnych, ezoterycznych, wszelkich technik, które pozwolą Ci nawiązać kontakt z własnym wnętrzem i zrozumieć siebie na głębszych poziomach. Pluton w wodniku wzywa Cię wręcz do odkrycia swojego miejsca w większym porządku duchowym i w jedności całego wszechświata. Podczas tranzytu Plutona w wodniku Twoje życie może pójść w kierunku takiego wyciszenia,
Możesz poczuć, że potrzebujesz więcej czasu w samotności, na refleksję, medytację, introspekcję, aby naprawdę zrozumieć, kim jesteś, co cię napędza i gdzie szukać spokoju, rozwoju. Być może zdecydujesz się na jakieś okresy izolacji, separacji lub świadome wycofanie się z intensywnej aktywności społecznej, aby skoncentrować się właśnie na tej wewnętrznej pracy. To również czas, kiedy możesz poczuć silniejszą potrzebę odpoczynku, regeneracji, zadbania o swoje zdrowie psychiczne. Dlatego możesz zmieniać swoje dotychczasowe nawyki. Warto słuchać swojego ciała i dostosować styl życia do swoich rzeczywistych potrzeb. Zapewne Pluton będzie wymagał, abyś otworzyła się, abyś otworzył się na uzdrowienie tych dawnych ran i uwolnił się od przeszłości. Ten czas może być wymagający, ale przyniesie szansę na zbudowanie stabilnych fundamentów wewnętrznych, które pomogą ci radzić sobie z różnymi wyzwaniami w każdym aspekcie życia. Możesz także poczuć potrzebę zaangażowania się w jakąś działalność charytatywną lub po prostu pomagania innym, co pozwoli ci poczuć głębsze spełnienie i sens istnienia. Zdecydowanie będzie przynosić momenty refleksji, które będą kluczowe do twojego osobistego rozwoju. Pod wpływem tego Plutona w wodniku masz zatem szansę na ostateczne uwolnienie się od tego, co już ci nie służy i co ogranicza twój rozwój duchowy. To czas na zbudowanie nowej, zdrowszej relacji ze sobą i odkrycie wewnętrznej harmonii, która przyniesie ci głębokie spełnienie i spokój.